Czy masz świadomość? Lubię dużo chodzić, stwierdził Don Juan. Carlos Castaneda, podróż do Ixtlan. W górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć wyobraźnię i filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce, bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. A samo przebywanie w górach łagodzi, eliminuje agresję. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z wyznaczonym celem, a nie z przeciwnikiem. Krzysztof Wilecki. Mając na względzie dobro naszych ukochanych Beskidów oraz chęć krzewienia zdrowej turystyki pieszej w tym regionie, powołujemy dziś do życia Stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki. Akt erekcyjny głównyszlakbeskidzki.pl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Leszek Piekło, prezes zarządu Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki. Cześć Leszku. Witam Rafał, cześć, witam słuchaczy. Leszku, co szczególnego wydarzyło się tobie na szlaku, głównym szlaku beskidzkim, co zapamiętałeś i co zapamiętasz do końca życia? No, jest takich momentów, właśnie to można powiedzieć czasem dłuższych chwil, godzin, które no tyle razy, ile przeszedłem główny szlak beskidzki, no musiały się wydarzyć, mówiąc wprost. A jeden wprost. szczególny? No, pewnie taki szczególny to był dla mnie niezbyt szczęśliwy, bo to był ciężki zawał serca na małej babiej. Żartuję czasem, że nieco poza przebiegiem głównego szlaku beskidzkiego, dlatego pewnie się wydarzyło. Ciężki zawał serca z zatrzymaniem akcji serca, ze wstrząsem kardiogennym, więc sytuacja była bardzo poważna, ale za 2,5 miesiąca dzięki staraniom kardiologów, kardiochirurgów byłem ponownie na głównym szlaku beskidzkim. A coś, co bardziej takie, nie wiem, radosne wspominasz, jakieś takie wydarzenie z humorem? No takich jest dużo, ale myślę, że to było wydarzenie, które odbyło się pod koniec lutego 2017 roku, kiedy zaplanowałem przejście głównego szlaku beskidzkiego w warunkach zimowych. Wyruszyłem pod koniec lutego z Wołosatego, tak jak większość moich tras. Byłem wtedy z kolegą, wiele lat młodszym od siebie, wyruszyliśmy z Wołosatego, temperatura na dole we wsi czy w osadzie była coś około -25. Doszliśmy na przełęcz Bukowską. Pogoda była w miarę znośna, niska temperatura, ale i śnieg, i chwilami słońca się sporo pojawiało. Praktycznie pogoda bezwieczna, ale w momencie, kiedy doszliśmy na Halicz i zaczęliśmy schodzić w kierunku przełęczy Goprowskiej, można powiedzieć, runął wiatr szacowany na 120-130 km na godzinę. Widoczność spadła do zera w kotle, bo tak się nazywa ten fragment szlaku. Wiatr wiał ze wszystkich możliwych kierunków. Widoczność, tak jak wspomniałem, była zerowa. Temperatura odczuwalna pewnie 30 kilka, może 40 stopni. No i zaczęła się walka o przetrwanie tak naprawdę. Ale dzięki po pierwsze wytrwałości, konsekwencji i bardzo intensywnym wydzielaniom adrenaliny udało nam się z tej opresji wyjść, dotrzeć na siodło pod Tarnicę i potem no niestety nie szlakiem, tylko zeszliśmy z powrotem do Wołosatego. Jeszcze po drodze wyprowadziliśmy trzech turystów, którzy wyszli, bo była dobra pogoda, na trekking, bieganie po górach. Nie przygotowani w ogóle na wycieczki górskie. No i był plan, że na drugi dzień wyruszę nadal, ale niestety warunki pogodowe nie pozwoliły, no i trzeba było przerwać wyprawę i w niedzielę wróciłem do domu.
To Czyli była jakby. najbardziej dramatyczna sytuacja, ale z drugiej strony dzisiaj wspominam to jako no, niesamowite szczęście, a z drugiej strony niesamowite przeżycie, ponieważ warunki ekstremalne były no, wręcz bardzo trudne. Bardzo trudne. Wtedy ciągle przypominały mi się w trakcie tej szaleńczej wyprawy sytuacje, jak muszą ten wiatr i tą niską temperaturę przeżywać ludzie wiszący na 6-7 tysiącach metrów, czasem na skale, pozbawieni widoków, nie wiadomo czasem czy szans przeżycia tej wyprawy. No A ale to. dziś wspominam to bardzo, bardzo miło, mówiąc wprost. A dopytam, w jakim wieku byłeś, kiedy tą zimową podróż chciałeś przebyć? No to był 17 rok, czyli miałem 67 lat. Oj, to duży szacun, faktycznie. Tak. Dobrze. Leszku, Główny Szlak Beskidzki ma 100 lat. Ja dowiedziałem się o tym właściwie w tym roku. Jaka jest historia tego szlaku? Tak, no rzeczywiście 24 rok rozpoczęła się, znaczy jakby mówiąc, po raz pierwszy zapadły decyzje, nazwijmy to na szczeblu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego o wyznaczeniu Głównego Szlaku Beskidzkiego i wskazaniu Kazimierza. Ja tu zawsze wymieniam drugie imię, Kazimierz Ignacy Sosnowski, ponieważ historia Polska zanotowała dwóch Kazimierzów Sosnowskich, jednego generała, i on częściej w internecie się pokazuje, bo to okres troszkę bliższy, no i wojenny. Natomiast Kazimierz Ignacy Sosnowski, urodzony zresztą niedaleko Krakowa w Niepołomicach, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, polonista, rozpoczął pracę jako nauczyciel, czy właściwie profesor, ponieważ to szkoła średnia. Profesor w liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu. No i człowiek, który zaczął się fascynować Karpatami, czy właściwie Beskidami. Już w 1914 roku wydał pierwszy przewodnik po Beskidzie Zachodnim, czyli mniej więcej od Krynicy do Beskidu Śląskiego. Ale w 1923 roku opublikował w przeglądzie sportowym taki artykuł, że Beskidy wymagają jakiegoś szczególnego uregulowania i szczególnej troski o te pasma górskie. Mówię pasma, ponieważ tych pasm górskich jest wiele, ponieważ z wiadomych względów popularne były już wtedy Tatry. Natomiast Beskidy były mniej popularne, oczywiście były jakieś tam krótkie szlaki, jakieś wycieczki, ale były to jednak niezbyt popularne góry. I Sosnowski rzeczywiście w 23 roku opublikował w tej sprawie artykuł, ale w 24 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie podjęło w tej sprawie uchwałę i wyznaczono Kazimierza Ignacego Sosnowskiego jako człowieka, który ma wyznakować ten szlak, zaczynając z Beskidu Śląskiego, konkretnie z Ustronia. I pierwsze znakowanie w 3 lata czy 4 lata później skończyło się w rejonie Krynicy, czyli w Beskidzie Sądeckim. Potem trochę ta historia była mniej, może nie interesująca, ale mniej ciekawa. Mianowicie potem rozpoczęto znakowanie innego szlaku, nazwanego Główny Szlak Karpacki, imieniem zresztą Piłsudskiego, z takiej miejscowości, która wówczas leżała na terenie Polski Sianki, są źródła Sanu, i wyznaczono je, ten szlak, do Czarnochory. Ale w okresie przedwojennym połączono te dwa szlaki i krótko, bo dosłownie kilka lat do rozpoczęcia działań wojennych w 1939 roku, ten szlak stanowił całość. Był wtedy blisko 1000 kilometr, miał łącznie wtedy około 1000 kilometrów. No potem oczywiście wiemy, historia wojenna, utrata ziem wschodnich, no trochę Główny Szlak Beskidzki popada w taki, nazwijmy to, niebyt, niepamięć, ale już w 70-tych latach zaczęto o tym pisać, zaczęto zmieniać częściowo jego przebieg, bo on rzeczywiście od pierwszego przebiegu, nawet na tym odcinku polskim, biegł nieco inaczej. To nie były duże różnice, ale niektóre były istotne. No i zaczął ten szlak pomału żyć. Kilka lat przed, znaczy właściwie wtedy, kiedy przed moim wydaniem przewodnika, pojawił się przewodnik Agaty Hanuli.
Ja między nami mówiąc, zakochałem się w tym szlaku dzięki temu przewodnikowi. Poznałem ten przewodnik, zacząłem go czytać, zacząłem odcinkami chodzić po tym szlaku. No i tak zostało do dzisiaj. Trochę z historii przeszliśmy do współczesności bardziej. Okej, okay, a powiedz mi, no, są przewidziane w tym roku obchody tego stulecia. Co one przewidują? Tak, generalnie 2 lata temu, będąc w Ustroniu, w sanatorium, bo byłem, powiedzmy, przepraszam, 5 lat temu, będąc po zawale, w którymś momencie lekarz zdecydował, że muszę się poddać leczeniu sanatoryjnemu. Niezbyt byłem chętny, ale w końcu no, przekonał mnie pan profesor, że jednak powinien, że więc trafił mi się Ustroń. Zacząłem poznawać historię głównego szlaku beskidzkiego właśnie na samym jego początku. Zacząłem wtedy kolekcjonować wszystkie przewodniki sosnowskiego wydania przedwojenne, ale i niektóre wydania powojenne, ale nie tylko Kazimierza Ignacego Sosnowskiego, ale również innych aktorów. Zacząłem penetrować archiwa miejskie w Ustroniu. I zresztą to było wiadomo, że główny szlak beskidzki, znakowanie rozpoczęto w Ustroniu. Trwa tutaj co prawda spór, czy to był Ustroń, czy to był Ustroń Polana, ale czy tak, był to Ustroń. No i wtedy zacząłem rozmawiać z miastem, że zbliża się okres stulecia i tak dalej. No i w tej chwili jest już przygotowane duże wydarzenie nazwane Obchody Dni Stulecia Głównego Szlaku Beskidzkiego. Pierwszy dzień, 11 października, będzie duże wydarzenie w Domu Kultury, Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu. Zresztą poprzedzone wcześniej biegiem 100 kilometrów na stulecie, organizowane przez Fundację Bieg Rzeźnika. A potem będzie to wydarzenie w Domu Kultury, w którym no będą różne takie wydarzenia, zarówno te oficjalne, jak i jakieś prelekcje, ale również i jakiś tam koncern zespołów. Potem my się z działalnością taką stricte turystyczną w piątek wieczorem przenosimy do schroniska pod Baranią Górą. I tam odbywa się sobota i niedziela, takie już bardziej turystyczne i jakieś oficjalne wystąpienia, okazja do odznaczeń odznaką stulecia, ale również i prelekcje jakieś na temat, no w ogóle wędrówek turystycznych, na pewno oczywiście będzie jedna albo dwie prelekcje na temat przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Ja No i w ci. sobotę, jak to, przepraszam, w niedzielę, jak to bywa w niedzielę, trzeba myśleć o powrocie do realiów, ale będzie jakieś krótkie przejście na Baranią Górę. No i potem wracamy do domu. I to będzie właściwie takie no, wydarzenie podsumowujące 100 lat. Choć oczywiście na różnych odcinkach tego szlaku, w różnych okresach można by było obchodzić stulecie, bo w Krynicy 3 lata później, no a w okresie potem powiedzmy tam 35 latach, no, dalszy odcinek przynajmniej do Wołosatego w tej chwili. No ale na razie myślimy o tym jednym roku. A powiedz, skąd się wziął pomysł na inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki? No więc wiele, wiele lat temu, dokładnie to no, 15 lat temu, ja zacząłem chodzić niemalże z maniaka po głównym szlaku beskidzkim. Powiem szczerze, ja to dzisiaj mówię głośno, ja się zakochałem w tym szlaku. Ale jestem z natury społecznikiem, dzisiaj to się mówi wolontariuszem, ale ja byłem wtedy, kiedy jeszcze słowo wolontariat w Polsce nie było znane, więc byłem społecznikiem, byłem harcerzem, byłem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, więc często ten szlak przechodziłem, organizowałem tak zwaną sieć noclegów na głównym szlaku beskidzkim, bo to nie są tylko schroniska, to również jest bardzo wiele, wiele agroturystyk, które jeszcze 15 lat temu, mieszkając albo prowadząc działalność, albo mieszkając na głównym szlaku beskidzkim, wiedziały tylko osoby, że są na czerwonym szlaku. Ale co to za szlak, gdzie przebiega, jaki jest długi, ile ma lat? No niewiele osób wiedziało, można powiedzieć, że prawie nikt. Więc wtedy oczywiście opowiadałem o tym szlaku, tłumaczyłem skąd biegnie, gdzie się, którędy i tak dalej. Ale również przechodziłem i widziałem braki infrastruktury.
na przebiegu głównego szlaku. Mówię tutaj o deszczoschronach i tak dalej. No i kiedyś wracałem z Hali Krupowej w kierunku Bystrej Podhalańskiej, albo większy ośrodek to jest Jordanów. Na jednej z niewielkich łąk hal był taki no, zwalony już, wywrócił się schron przeciwdeszczowy. No i przechodziłem koło tego schronu i pomyślałem sobie, no przecież można by to było odbudować. No i tak się zaczęła moja pasja działania na tym głównym szlaku beskidzkim. Zadzwoniłem do leśniczego, no, potem wysłałem maila do nadleśniczego i faktycznie za 2-3 miesiące powstał nowy schron na Roże, który jest do dzisiaj, służy turystom. Parę lat później na tym samym odcinku znalazłem taki obiekt, można powiedzieć drewniany, z desek, który służył wcześniej leśnikom, pracownikom leśnym do no, odpoczynku, spożycia pośniadania, jak była wycinka lasu. Ale ponieważ sytuacja w lasach się zmieniła, w tej chwili lasy nie zatrudniają własnych ekip, tylko robią to ekipy obce, zewnętrzne, w związku z czym ten obiekt stał pusty. No, zadzwoniłem do następnego leśnictwa, potem do innego nadleśnictwa i raptem nadleśnictwo mówi, OK, to robimy tam schron taki przeciwdeszczowy, ale z opcją sypialną. I tak powstało Wędzno. W międzyczasie, będąc na schronisku na Soszowie, gdzieś tam w lutym, no to jest teren narciarski, postanowiłem zrobić taką szybką ankietę, mianowicie osoby, które szły z troszkę większymi plecakami, pytałem, gdzie idą, gdzie się znajdują i czy wiedzą, gdzie się znajdują. Na 20 pytanych przeze mnie osób nikt nie wiedział, że znajduje się na głównym szlaku beskidzkim i że on, no powiedzmy, z Soszowa ma blisko 500 kilometrów jeszcze w kierunku Bieszczad. No więc wtedy uznałem, że czas powołać jakąś organizację, która ma większe trochę możliwości niż prywatna osoba, bo inaczej nadleśnictwa, inaczej lasy, inaczej gminy rozmawiają ze stowarzyszeniem czy fundacją, a inaczej no, z prywatną osobą, która ma oczywiście wielkie możliwości, ale nie jest jednak organizacją. No i tak powstało Stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki. W tym roku w listopadzie będzie trzy lata od powołania, a 7 lutego będzie 3 lata od formalnego zarejestrowania stowarzyszenia, bo czekaliśmy tam powiedzmy nieco ponad 2 miesiące na rejestrację stowarzyszenia. No i tak to dzisiaj działa stowarzyszenie. Realizujemy inne projekty promocyjne, budujemy czy działamy na rzecz budowy następnych schronów, na przykład schron Lipka, schron turystyczny, bo często ludziom się kojarzy schron z działaniami wojennymi, ale trzeba powiedzieć, że schron istniał już jak były pielgrzymki, no jeszcze o turystyce się nie mówiło, to raczej wojsko zapożyczyło określenie schron, a nie turyści od wojska. Generalnie schron turystyczny, no w tej chwili powiem szczerze, przygotowujemy wspólnie z Kompasem, z wydawnictwem Kompas, wydanie okazjonalnego z okazji tysiąclecia przewodnika po głównym szlaku beskidzkim w takiej limitowanej serii. No a między innymi to wydarzenie, które w październiku, o którym wcześniej wspominaliśmy, ma za cel powiadomienie wielu samorządów, lasów, nadleśnictw o tym, że na ich terenie przechodzi główny szlak beskidzki. Muszę powiedzieć, że jeszcze nadal bardzo wiele samorządów, mówię to o podstawowym stopniu, nie wie, że mają taką, jak ja to mówię, perełkę na swoim szlaku. Dlatego na to wydarzenie będą zapraszane i nadleśnictwa, i leśniczy, i wójtowie, i burmistrzowie, no oczywiście PTTK, mówię o oddziałach, ale i zarząd główny będzie zaproszony, no bo chcemy też promować, a z drugiej strony no chcemy też powiedzieć samorządom, że macie coś, co naprawdę jest perłą wśród szlaków, bo to jest najdłuższy, jeden z najstarszych, bo oczywiście starsze są szlaki w części Beskidu Sądeckiego, no i oczywiście w Tatrach, natomiast ten najdłuższy, najstarszy przebiega właśnie przez 11 powiatów i już nie pamiętam w tej chwili, ale kilkadziesiąt gmin I lub liczy miast, ile no bo jest w kilometrów, tym na przykład Krynica. i liczy ile kilometrów, bo ta informacja jeszcze się nie pojawiła w trakcie naszej rozmowy. Toczy się wojna z gotówką.
Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No, informacja jest taka, że różne źródła informacji, ale według mojej wiedzy ten szlak ma 519. Oczywiście nie było dawno pomiaru takiego geodezyjnego, natomiast wszystkie urządzenia, tak powiem, zegarki nie są tutaj dokładne. W związku z czym, żeby go przejść, trzeba przejść około 550 km, biorąc pod uwagę, że trzeba dojść do noclegu, czasem do sklepu, a zdarzy się, jeśli ktoś słabo zna szlak, że się zabłądzi, trzeba zawracać. Ale generalnie źródła mówią od 496 do 519. Według mojej opinii prawidłowe jest około 500, bo nie ma precyzyjnych pomiarów, bo te by trzeba było wykonać metodą geodezyjną. Jasne. Ależku, dlaczego warto przejść GSB, jak w skrócie nazywany jest główny szlak? Wielu ludzi ma tu różne, tak powiem, różne motywacje albo różną ocenę po przejściu oczywiście głównego szlaku Beskidzkiego. Ja też, jakby mówiąc, mój pogląd na ten temat się również zmieniał, ale jest to fantastyczny, można powiedzieć, reset umysłowy. Tego się po prostu nie da tak wyrazić. Są oczywiście fantastyczni ludzie, fantastyczny klimat, niezależnie od tego, kto ci ludzie zarówno, którzy idą po głównym szlaku Beskidzkim, ale również i ci, którzy świadczą na naszą rzecz usługi, prawda, no bo wiadomo, że to są sklepy, to są agroturystyki, to są schroniska, w związku z czym mamy szansę na kontakt z wieloma ludźmi, z wieloma nacjami, z różnymi kulturami, z różnymi religiami, prawda, bo idziemy przez Beskid Niski, więc wcale nierzadko spotykamy Łemków, prawda, ale spotykamy również Bieszczada, ludzi, którzy urodzili i wychowali się na przykład w Warszawie, ale od kilku lub kilkunastu lat działają w Bieszczadach, zmienili miejsce. To powiedzenie, zostawię wszystko i wyprowadzę się w Bieszczady, nie jest tylko sloganem, to jest rzeczywiście fakt. Może to nie są jakieś oczywiście ogromne ilości ludzi, ale jednak tych ludzi jest trochę. Tak, a dla mnie to jest właśnie to niesamowite przeżycie. No ja go przeżywam oczywiście kilka razy, bo ja ten szlak, nie wiem czy wspominałem, przeszedłem 6 razy. Więc tu jestem pod tym względem kompletnym rekordzistą. Ale w tych 6 razach ja przeszedłem go 2 razy dwukrotnie. Czyli w 16 roku wyszedłem z Bieszczad z Wołosatego, doszedłem do Ustronia i wróciłem do Wołosatego. Zajęło mi to 38 dni. Tą wyprawę zresztą poświęciłem, no można powiedzieć, legendzie, chłopakowi z Wetliny, świetnemu narciarzowi ekstremalnemu, który zjechał kilka tysięczników, Oleg Ostrowski, syn zresztą mojego przyjaciela Piotra Ostrowskiego, pseudonim Niedźwiedź, Oleg Ostrowski, który zginął w górach w 15 roku w czasie próby zjazdu. No i to przejście poświęciłem pamięci Olka Ostrowskiego. No i drugie przejście dwukrotne, to był ubiegły rok. Przeszliśmy we dwóch, ten pierwszy był samotnie, przeszliśmy dwóch, ja i Marek Szlicht z Lublina. I co ciekawe, celem tej wyprawy była promocja transplantologii. Oczywiście promowane i mówiło się również o głównym szlaku Beskidzkim, bo tego się nie dało nie mówić. A ciekawe, że Marek Szlicht był 9 lat po przeszczepie serca. I przeszliśmy ten szlak z Ustronia do Wołosatego i z powrotem, tym razem 53 dni. No dobrze, a dla tych osób, które chciałyby przejść ten szlak, jakie masz rady, co powinny, jak się mogą przygotować? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, dowodzi praktyka, że
niekoniecznie trzeba się przygotowywać, jeśli ktoś jest w miarę aktywnym, to znaczy mówię w miarę aktywnym, nie wiem, biega, nawet w warunkach miejskich, ale jednak biega, no przynajmniej parę razy w roku da się, namówi się i przejdzie jakiś większy lub mniejszy odcinek głównego szlaku beskidzkiego. To w zasadzie, jeśli założymy, że nie idzie jakoś sportowo, czyli w takim krótkim dystansie, jak są takie rekordy, jak na przykład w tej chwili 2 czy 3 tygodnie temu skończył człowiek, który 7 dni przebiegł w jedną i 7 dni w drugą, czyli zrobił go dwukrotnie 14 dni, bo to jest wyczyn sportowy, to można w ciągu powiedzmy około 3 tygodni przejść ten szlak, będąc sprawnym fizycznie. Jeśli ktoś nie ma aż takiego wielkiego doświadczenia, to trzeba przyjąć tylko jedną zasadę, że pierwsze 2, 3, czasem 4 dni trzeba iść spokojnie, wolniej, może dłużej, ale spokojniej, wolniej, a potem organizm już zaczyna rejestrować, że jesteśmy na długim szlaku, nasze mięśnie już nie popadają w skrajności, czyli zakwasy, i w ciągu 3 tygodni też można przejść. W tej chwili jest kobieta, dziewczyna, Asia na szlaku, która jest urzędnikiem. Jej jedyna mieszka w Warszawie, jedyna aktywność to jest 3 razy dziennie na spacer z psem. A jest w tej chwili, dzisiaj jest, jak dobrze pamiętam, jest na przechybie, czyli ma już 300 ponad kilometrów, prawda? No jakoś idzie. Idzie oczywiście wolniej niż inni, ale jednak idzie. I z początku trochę narzekała codziennie tutaj do mnie, ale już w tej chwili nie narzeka, czyli idzie. Oczywiście może się ktoś pytać, jaki wiek jest dobry. Nie ma tu różnicy. Rekord to jest 6-latek, który z ojcem w tym roku przeszedł główny szlak beskidzki. W 3 etapach, ale przeszedł. No i rekordem to jestem ja w ubiegłym roku, bo miałem 75 lat i przeszedłem go dwukrotnie. Nie słyszałem, żeby ktoś starszy przeszedł, ale być może, ale w każdym razie ja nie wiem o tym. No dobrze, a na koniec pytanie, jakiego ważnego pytania nikt ci jeszcze nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, chyba nie ma już takich pytań, które by nie padły. Padały również najczęściej takie pytanie dla ludzi, którzy są potencjalnymi turystami, to jest co z wilkami, co z niedźwiedziami, prawda? No bo najbardziej boimy się niedźwiedzi, no ale wilki dla nas też są groźnym stworzeniem. Więc ja odpowiem na to tak, że ja chodzę po Beskidach od 65 roku ubiegłego wieku. I do tego roku nie miałem szansy spotkać niedźwiedzia. Ślady jesienią, szczególnie na lotnistych szlakach, i pomruki, szczególnie niedźwiedzicy, matki, jak karci swoje małe dzieci, bo coś tam psocą, prawda? Ale widzieć nie widziałem. W tym roku zobaczyłem 2 małe niedźwiedzie, najpierw jednego, potem mamę z drugim, ale były w odległości 200 metrów. Jak mnie matka zauważyła, to tylko mruknęła ostro i zawróciły dzieciaki razem z mamą. No, w jakiś dukt tam dalej był trochę widoczny. Wilki spotkałem dwukrotnie na głównym szlaku beskidzkim i to w grudniu, w zimie. Pierwszy raz wataha przeszła mi przed szlakiem, szlak poprzecznie 30, może 40 metrów przede mną. Nie miały zamiaru ani podchodzić, przyglądnęły się, poszły spokojnie. Drugi raz szła wataha trochę dalej, około 150 metrów, ale szliśmy razem jednym szlakiem, taką leśną drogą, też w grudniu, w odległości 150-200 metrów przede mną. Ja tę zasadę uznaję i zawsze to powtarzam. Nie zmieniamy kroku, nie zmieniamy rytmu, nie szukamy aparatu fotograficznego wtedy, bo nie wiemy, jak wilki zareagują na naszą zmianę sposobu poruszania się, czy uznają to za lęk, czy o próbę o ataku. W związku z czym idziemy tym samym krokiem, jeśli zwalniamy, to bardzo delikatnie. No i po kilkuset metrach wilki poszły prosto, mój szlak skręcał w lewo, skręciłem w lewo i rozstaliśmy się. Więc generalnie rzecz biorąc, trzeba sobie zdawać sprawę, że to my jesteśmy gośćmi w lesie i w górach, a zwierzęta są tam od pokoleń. Ludzi przybywa, wilków trochę, niedźwiedzi rzekomo też,
ale w mojej ocenie to przybywa tych niedźwiedzi w polskich Karpatach. Natomiast generalnie moje opinie, zresztą czytałem na ten temat artykuły, pogłowie niedźwiedzia szalnego jest takie same, jak było w latach 50. Natomiast oczywiście one migrują, przemieszczają się w inne tereny, ponieważ u nas zaludnienie tych Beskidów jest coraz większe, coraz więcej ludzi, coraz więcej obiektów, budowli i tak dalej. No to niedźwiedzie i wilki też muszą szukać gdzie indziej miejsca, w związku z czym one wędrują na północ. Ostatnio w rejonie Mielca widziano je w Dębicy, niedźwiedzia, przepraszam. Ale również rzekomo te wilki będące na północy nad morzem genetycznie są pochodnymi wilków karpackich, więc one widocznie wędrują, szukają miejsc do bytowania. I nie ma się tu czego obawiać. Jeśli ktoś jest, w tej chwili jest, ja co prawda tego nie praktykuję, jest taka metoda, dzwoneczki się wiesza, czy dzwoneczek u plecaka, czyli to trochę przypomina owce, albo wystarczy iść z kijami trekkingowymi. Jeśli się używa tych kij, to i wilki, i niedźwiedź słyszą nas znacznie, znacznie wcześniej i na pewno ze szlaku się usuną. Nie schodzimy ze szlaków, to jest następna. Generalnie, jeśli nawet jest za tak zwaną potrzebą kawałeczek zejść, to schodzimy metr, dwa. Nie odchodzimy w jakieś gęstwiny, w młodniki, w jakieś wywrócone pnie i tak dalej, bo tam w ciągu dnia właśnie może bytować samica z małymi. No i wtedy mamy przykry kontakt, który może się skończyć próbą ataku czy atakiem wręcz. W tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwu tylko polecam swoją relację w tygodniku spraw obywatelskich z przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Miałem przyjemność w zeszłym roku przechodzić ten szlak i warto. Tytuł tekstu: Zatrzymanie świata, główny szlak beskidzki, Ahoj, przygodo. A dzisiaj Państwa i moim gościem był Leszek Piekło, prezes zarządu Stowarzyszenia Główny Szlak Beskidzki. Leszku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję słuchaczom, dziękuję Ci, Rafał, ślicznie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!